tym miejscu jeszcze was nie było. Znajdujemy się w przestrzeni, gdzie Filip Lato, widziany o gdzieś tam, nagrywa teledysk do swojego najnowszego kawałka. Wasze oko zerknie tam, gdzie normalnie oko nie zagląda. Poza tym mamy zamiar otworzyć drzwi, te zamknięte, bo ponoć to, co najciekawsze, dzieje się na backstage'u i za kulisami. Czy faktycznie tam jest najciekawiej? Chodźcie, zerkniemy i sprawdzimy. Powiedz, gdzie się znajdujemy, co tutaj robimy. Znajdujemy tutaj się jesteśmy. I bardzo miło mi jest was gościć na planie mojego teledysku. W takim razie ja mam zamiar cię zapytać o to, gdzie się przebierasz, gdzie się malujesz, gdzie się przygotowujesz, gdzie jesz i gdzie są ładne dziewczyny na planie, bo to pewnie interesuje panów oglądających ten materiał. Mamy wszystko, chodźcie, zapraszam, pokażę wam. Zacznijmy od miejsca, od którego zacząłem dzisiaj dzień na planie, czyli od naszej charakteryzatorni, która jest jednocześnie garderobą. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. A o której zacząłeś ten dzień na planie? No, dzisiaj zaczęliśmy bardzo wcześnie, wstałem gdzieś przed 6:00, byłem potem w międzyczasie u fryzjera, żeby wyglądać idealnie. Co wrzucisz na siebie? Jakiś outfit? Masz Słuchaj, już pomysł, mieliśmy już, graliśmy już outfit czerwony, teraz zagramy coś trochę bardziej monochromatycznego. Tak, później wiadomo, mi się kolory. Tak, bardzo mi się podoba granat i podobno pasuje do mojej ciemnej cery. To już musicie ocenić wy. Tak, 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 o to prosimy, ale prosimy o łaskawe oceny. No słuchaj, mamy z czym wybierać, także na pewno tutaj znajdziemy coś, co dobrze będzie wyglądało w kamerze. Pokaż naszym widzom jakieś tajemnice. Chodźcie, z planu. Chodźcie, pokażę zerknijmy wam, tam, gdzie nikt wam, inny nie zerknie. Pokażę wam wszystko. Zobaczcie, dzisiaj na planie mamy niesamowity technokran, chyba tak to się nazywa, który służy do tego... O, tam właśnie możecie zobaczyć, to jest miejsce, w którym gramy. Zobaczycie to w efekcie finalnym, tam gramy, natomiast technokran służy do tego, żeby kamera dojeżdżała do mnie i odjeżdżała ode mnie i jechała na boki i żeby te wszystkie ujęcia były ciekawe. Chodźcie, chodźcie, pokażę wam, co się dzieje dalej, bo mamy tutaj niesamowite, piękne oświetlenie, za które odpowiada mnóstwo lamp rozstawionych po całej przestrzeni. Mamy kilka diod, które robią niesamowite kolory i zmieniają je i sprawiają, że ta cała przestrzeń żyje. Który kolor jest twoim ulubionym, stary? Pokaż nam. Nie mam ulubionego koloru, ale dzisiaj jest taki dzień, że najbardziej chyba siedzi mi błękit albo fiolet. Chodźcie, pokażę wam. Poczekaj, bo chciałem zapytać, czy na tej kanapie dzieją się cuda? Czy to tutaj coś się rodzi? Czy się rodzi? Do rodzenia to jest jeszcze, wiesz, daleko, Kuba. Od wydarzeń na kanapie do rodzenia to mija co najmniej 9 miesięcy. Ale nie wchodźmy w to. Ale ja bym chciał, żeby twój kawałek i twój klip osiągnął sukces już po 9, ale dnia. To by było rzeczywiście fortunniejsze, no bo słuchajcie, takie duże przedsięwzięcie, jak widzicie, i czeka 9 miesięcy, żeby się udało, to by było zdecydowanie zbyt długo. Chodźcie, pokażę wam, gdzie robimy zdjęcia z planu, które też będą wykorzystane do promocji teledysku. To, co miało być tylko między nami, wiesz. Teraz znajdujemy się w magicznym miejscu, gdzie ciebie fotografują ludzie znający się na rzeczy. Tak, tak, tak. Ludzie najlepsi w swoim fachu. Możesz tutaj podejrzeć Kajusa właśnie przy pracy. A tutaj już przegląda zdjęcia. Uchylimy rąbka tajemnicy, pokażemy wam efekty sesji, której jeszcze nikt nie widział do tej pory. Ej. Nawet ja nie widziałem. Wygląda to nieźle, nie? Całkiem nieźle to wygląda. To wszystko jest zasługa... Na pełnej bombie. Kajusa, który po prostu zna się na rzeczy jak mało kto. Zdrać jeszcze naszym widzom kilka trików, co modelka robi przed rozpoczęciem pracy na planie zdjęciowym. No, tutaj różne są zabiegi urodowe, nie mogę zdradzić tak naprawdę. To ty się taka nie budzisz? To, co miało być tylko między nami, między nami. Tyle mogłem ci dać to nowy singiel, którym Filip Lato wraca z muzycznego niebytu. Numer opowiada o niewykorzystanych szansach i ma być bodźcem do czerpania z życia garściami.
Jak mawia klasyk, nic co dobre nie trwa wiecznie, dlatego my uciekamy z planu teledysku Filipa Laty, którego gdzieś tam być może w tle widzicie. Ja przybijam mu metaforyczną piąteczkę i lecimy dalej. Mamy nadzieję, że czegoś ciekawego dowiedzieliście się o tym miejscu i z tego miejsca. Do zobaczenia w Music Box.